Słuchajcie, kochani, dzisiaj krótki odcinek, ale myślę, że pomocny dla wszystkich osób, które latają głównie freestyle'owo, ale też cinematic może być pomocny, jeżeli chodzi o FPV. Dzisiaj sprawdzimy, jak się ma O3 Unit, jakość nagrań filmowych w stosunku do Action 2. Bo te kamery są jednego producenta i pytanie, czy jest sens noszenia dodatkowych 53 gramów, tak? Przy freestylu. Oczywiście ja nie mam idealnych warunków do tego testu, żebyśmy się nie czarowali, bo mam ramę X, czyli śmigła są w planie tej kamery, niestety, ale i tak będzie już widać, jak wygląda zakres dynamiczny, jak wygląda odwzorowanie kolorów i czy jest sens inwestowania, bo ceny są podobne systemu O3 Air Unit w stosunku do w tej chwili Action 2 na polskim rynku przynajmniej. To, co chciałbym zrobić, to parę lotów, jeżeli chodzi o ustawienia. Na początek zaczniemy od 16:9 w 4K, w 50 klatkach. Profil będzie normalny, bez stabilizacji zrobimy sobie te ujęcia, żeby był trochę szerszy. To, o czym chciałem powiedzieć, O3 nie nagrywa w proporcji 4:3, tylko 16:9 i tak ustawiłem tą kamerę. Mamy limit ISO od 100 do 400 i to jest mniej więcej to ustawienie. Tak jak powiedziałem, bez stabilizacji, bo jest ładnie stunowany ten Nazgul. Żeby była pełnia szczęścia, musiałbym mieć oczywiście Deadcat, inną ramę. $70 dodatkowe czy 80 plus przesyłka. Na razie sobie odpuściłem. Chcę posprawdzać, a tą kamerkę mam od Kuby, także mu bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Pożyczył mi ją przy okazji rozbierania jego GoPro, tak? Co będziemy jeszcze robić? Sprawdzę też inne ustawienia dzisiaj, to już Wam powiem na bieżąco, ale możemy też na koniec porównać w stosunku do Hero 10, jak wyglądają te obrazki. Także lecimy, zrobimy porównania, mam wektroskopy, możemy porównać zakres dynamiczny, odwzorowanie kolorów głównie, to jak ta kamera mierzy światło, jak się dostosowuje, bo są ustawienia ekspozycji automatyczne, trudno tutaj na manual cokolwiek ustawić, jeżeli będą zmiany w sytuacji i też zważymy całą instalację. Jak to wygląda. Zaczynamy zatem. Słuchajcie, patrząc na te ujęcia, które tutaj widzimy, przede wszystkim to, co mnie zaskoczyło, że Action 2 tak nisko bierze przy krojeniu 16:9, bo faktycznie śmigła widzimy dość mocno w kadrze. Kolory są bardziej wyraziste, bardziej nasycone niż w przypadku Air Unitu. Natomiast Air Unit już dość ładnie daje radę, szczególnie jeżeli mamy taką sytuację, że słońce jest wysoko. Bo jeżeli słońce jest nisko, to dosyć mocno widać ograniczenia zakresu dynamicznego, zarówno w przypadku właśnie kamery Action 2, jak i w przypadku Air Unitu O3, bo są przepały dość wyraźne w tych jasnych miejscach, partiach. Natomiast jeżeli chodzi o pomiar światła, zakres dynamiczny, ustawienia, ja Wam powiem, że Air Unit naprawdę daje radę, bo tam mamy i ustawienia sharpness w tej chwili, i jest sporo aktualizacji, ta ostatnia aktualizacja też firmware'u dużo przyniosła, więc na potrzeby freestylu, ale także takich zwykłych naszych codziennych sesji, ja bym powiedział, że rama Deadcat jest dosyć istotna, jeżeli komuś przeszkadza ten widok śmigieł w kadrze, no to jest podstawowa sprawa. Do Nazgula taka rama kosztuje około $78. Ściąga się ją z iFlighta i jest już pod O3. Ja oczywiście użyłem tutaj nakładek, dlatego też widzimy w obu przypadkach właściwie śmigła w planie. No to jest niestety to. Natomiast widzimy też właśnie różnicę w kolorach, widzimy różnicę w pomiarze światła, w zakresie dynamicznym, w oddaniu tych detali. I widać, że obie kamery oczywiście zmagają się z tym, bo zmiany są bardzo częste, ekspozycja jest automatyczna, nie sposób tutaj ustawić jest ekspozycji manualnej w tym przypadku. Ja ograniczałem ISO do 400, żebyśmy mieli faktycznie, no żeby nie było ziarna, tak? Natomiast w przypadku takich sytuacji, gdzie mijamy obiekty zacienione, tak jak tu widać na przykład, no to nam te detale uciekają. A to, co jest jeszcze charakterystyczne, ja próbowałem trochę wydłużyć czasy naświetlania i poprosiłem Freewella o przesłanie filtra do Awaty, tak, czyli który pasuje do właśnie Air Unitu ND4 i muszę powiedzieć, że przy zmianie jeszcze ustawienia kolorystycznego, bo to wszędzie widać normal, ale jak zmieniałem na Disynalike i miałem ten filterek 4, to naprawdę niewiele było detali widać, więc ta kamera, szczególnie z O3,
kiepsko sobie daje radę po zmroku, czy w przypadkach, kiedy już się robi szarówka i mniej mamy światła. To na pewno. Na pewno przy Action 2, gdybym tą kamerę lepiej poznał, bo ja ją miałem zaledwie parę dni, nie mam swojej takiej kamery niestety. Może z czasem się dorobię, ale na razie bazuję na GoPro. Na pewno gdybym miał tą kamerę Action 2 cały czas, inaczej bym ustawiał kąt, bo tutaj widać, że trzeba ją jednak bardziej agresywnie ustawić. Ja nie spodziewałem się, że ona z tego współczynnika 4/3 na przykład, z pełnej matrycy, że ona nam do 16:9 bierze dolną partię, bo to widać wyraźnie, że nieba jest mniej niż w przypadku O3, niż tego, co widziałem w goglach. I tym się mocno zdziwiłem, to jest taka charakterystyczna sprawa. Jeżeli chodzi o kamerę Action 2, zaskoczyło mnie to też, że bardzo szybko czerpie się akumulator. Nie wystarczyło mi na zapis całej sesji, czyli mniej więcej 3 loty to było wszystko przy nagrywaniu 4K w 50 klatkach. I to jest, kurczę, niestety ten ból. Więc gdybym postawił na Action 2, pewnie kupiłbym dwie kamery i bym sobie je wymieniał podczas sesji. Też jeżeli chodzi o właśnie, czyli akumulator, no i pamięć, prawda? To jest ta druga sprawa, że AirUnit ma już gniazdo karty pamięci, a Action 2 jeszcze niestety nie ma. I fajnie byłoby mieć Action 3, kamerę, która ma właśnie wymienne akumulatory, takie malutkie, plus do tego, albo przynajmniej slot karty pamięci, tak jak było w GoPro Session, czy 4, czy 5. Tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, chciałem powiedzieć dwie albo trzy rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o stabilizację, O3 ma już zapis żyroskopu, nie nagrywa dźwięku też AirUnit, więc to jest istotne dla wielu freestylerów, bo oni uwielbiają dźwięk swoich silników i to, jak ten dron pracuje. Też nie ma O3 jeszcze 4K w 4/3, są takie drobne różnice. Chciałem tu jeszcze pokazać zestawienie trzech kamer Hero 11 i dwóch kamer właśnie DJI, AirUnit i Action 2. Nagrywałem to w takich proporcjach, które mi najbardziej odpowiadały, czyli jeżeli chodzi o AirUnit O3 16:9, Hero 8:7, tutaj jest oczywiście crop zrobiony do 16:9 i Action 2 to samo. Natomiast tutaj widzimy też ilość detali i jak poszczególne kamery się do siebie nawiązują. I to, o czym chciałem powiedzieć, też inaczej kolory i też właśnie przepały, zakres dynamiczny, to wszystko możemy tutaj zobaczyć. Niestabilizowane są te ujęcia, starają się latać spokojnie i ten tune na tym kładzie jest zrobiony dość fajnie, ale tu możemy porównać te poszczególne ujęcia z danych kamer i wyciągnąć sobie wnioski, która dla nas jest najlepiej. Ja bym powiedział, że dla freestylu wystarczy O3, natomiast jeżeli chodzi o cinematic, faktycznie GoPro wymiata. Słuchajcie, podsumowując całą sesję, mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o loty, cinematic zostaje przy GoPro i przy stabilizacji Rayesteady. Czy to jest 8, czy 10, czy 11, 9 coś mi nie pasuje, jeżeli chodzi o kolory i prześwietlenia, ale 8, 10, 11 zostają i to są bardzo fajne kamery. Jeżeli chodzi o Action 2, ona jest potrzebna tam, gdzie po pierwsze nie latamy na O3 Unit, czyli na przykład, jeżeli latamy w analogu, freestyle'owo, to jest fajna sprawa, albo jak latamy na jednostkach Vista i kamerach Kadex, to samo, czyli na cyfrze, lub też w ogóle latamy na cyfrze, nie w freestylu. Uważam, że to może mieć sens. Przy cinematic jednak bym został na GoPro i to są moje przemyślenia. Oczywiście tam jest więcej detali, bo dźwięk, pytanie, czy chcesz mieć, jak wygląda stabilizacja w postprodukcji, jak wygląda praktyczna strona zastosowania Action 2, bo dzisiaj mi się rozładowała ta kamera i to samo jest z pamięcią wbudowaną, więc ona nie jest idealna, ale jest bliska ideału, dlatego że waży odpowiednio i gdyby miała wbudowaną wymienny akumulator plus pamięć, slot karty pamięci, i do tego, gdyby miała trochę lepszy zakres dynamiczny, to Action 2 nie byłaby zła. I w sumie niewiele brakuje, żeby piloci FPV mieli naprawdę świetną kamerę. W tej chwili wyszła kamera 11 mini z GoPro i ona też jest niezła, aczkolwiek waży 120 gramów już, nie? Słuchajcie, podsumowując, jeżeli chodzi o O3, ten AirUnit, on nie jest zły.
To, czego mi brakuje, to dźwięku na pewno. 4K w 4 trzecie, bo nie mamy tego tutaj. I na pewno też trochę zakres dynamiczny. On gubi. Jest ciemna ta kamera. Jak już brakuje światła, albo założę sobie filterek, tak jak teraz, plus do tego nagrywam w Disney-like, to praktycznie jest mi szaro, nie widzę gałązek. Teraz wleciałem przy tym ostatnim locie. Ale dużo jest takich ciekawych niuansów i obserwacji, które można mieć właśnie z eksploatacji. Nie ma na pewno kamery idealnej, bo albo masa, albo inne kompromisy, natomiast tutaj już się wiele dzieje i coraz ciekawiej się dzieje na tym rynku na pewno. Dajcie znać w komentarzu, jakie przemyślenia, jaki wariant wybieramy. Widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!